Ale pani, proszę pani, pani mnie chciała zabić. Pani, nie wiem, czy tam arszenik wkroiła, proszę pani. Nie wiem, czy nie wiem, czy tam pani... To chyba podeszwa, kurwa, sanałów tam była. No ja nie wiem, ja tego nie rozumiem. Chcę z szefem proszę rozmawiać. Proszę pana, dobrze. Ja pana bardzo serdecznie zapraszam. Wie pan, na jakie ulicy mamy pizzerię. Bardzo ale, pana serdecznie niech zapraszam. Pani posłucha, niech mi pani posłucha. Jest tak. Tak. Ja chcę kulturalnie przez telefon porozmawiać z szefem, a jak, proszę pani, tego nie uzyskam, to, proszę pani, ja jestem znany z tego, że jestem popierdolony, proszę pani. Ja tam pójdę i wam, kurwa, podpalę lokal, a ja tego nie chcę zrobić. Ja chcę po prostu szefowi powiedzieć, pana, że skończony... Proszę, ja jestem rozmowę z szefową, owszem. I teraz powiem panu tak, po pierwsze, proszę pana, takie groźby są karalne. Ja sobie nie życzę takich słów w moim stronie. A proszę pani, ponieważ... a proszę pani, groźby są karalne, tak? Gratuluję, a nie jest, proszę pani, karalne otruwać klienta, proszę pani. Nie wiem, co tam było, kurwa. Pana, skarpeta babci Stasi tam była? Jest na ulicy Banacha. Tak, bardzo serdecznie proszę, aby pan tam zadzwonił. Ale co ja mam tam... Proszę pani, co ja mam tam zanieść im waszą salmonellę, którą mi daliście, proszę pani, w pudełku proszę po pizzę? Proszę pana, bardzo pana proszę o podanie adresu, z którego pan zamawiał tą pizzę. Tak, żebyście tak? jeszcze, kurwa, przyszli i mnie dobili. No co, proszę pani, najpierw pizza, teraz co, z baseballem przyjdziecie mnie zabić, proszę pani? To nie, jest, to pana, jest... Po prostu... To, pani chciała... To jest usiłowanie zabójstwa, proszę pani. To jest usiłowanie, kurwa, jego mać zabójstwa. Ja nie po to głosuję na Kaczyńskiego, żeby takie rzeczy się działy, proszę pani. Nie po to ja 3 zdrowaśki odmówiłem w niedzielę w kościele, żeby takie, proszę, kurwa, jego mać rzeczy się działy. Bardzo bym pana prosiła, żeby pan nie klnął w moją stronę, dobrze? Ale proszę pani, ja jestem kulturalną osobą, ja żyję wedle tych 10 nie, przykazań, nie, które, pana, które proszę, pan, proszę pani, Mojżesz... Ja nie muszę tego wysłuchiwać, ale... nie muszę tego tolerować. Dobrze, jeżeli pan dobrze, ma jakiś problem, dobrze, bardzo serdecznie pana dobrze, zapraszam. Ja wszystko rozumiem, tylko... Proszę mi nie przerywać, kiedy ja... Ale proszę pani, powodu, to, tak? ale klient nasz pan, proszę pani, to ja tutaj rządzę, proszę pani, pana, nie po to Mojżesz, kurwa, zapierdalał na górę Synaj, znieść nam 10 przykazań, żeby pani mnie chciała zabić. 10 przykazań, góra Synaj, nie wiem, czy pani czytała Biblię, ja czytałem 4 razy, proszę pani, i szedł proszę z tymi pana, przykazaniami, proszę pani, szedł przez wodę, ja nie wiem, kto przyniósł, proszę, proszę pani, przyniósł te przykazania do nas, żebyśmy ich, proszę, proszę pani, respektowali. Ja bardzo znam te przykazania, nie jestem osobą zwierzącą, więc zresztą nie powinna to pana interesować. A to, proszę, kolejna sprawa jest taka, że panią, to, że pan sobie numer, to nie znaczy, że ja tego numeru nie widzę, proszę pana. Ja proszę pani, ale ja to miałam w pudełku, proszę pani. Ja nie wiem, czy gryzłem, proszę pani, sandały Mojżesza, proszę pani, czy nie wiem, co gryzłem, ale to pizza nie była. Nie była. Ja pani daję to, słowo, jeżeli że gryź to pan tą samą buzią, którą pan do mnie mówi, to ja się nie dziwię, że pan mnie nie spakowało, ponieważ jak ja pana słucham, to mam ochotę się zrzekać. Proszę pani, jest pan tak bezczelny, może mi pani tak najwyżej, może mi pani najwyżej loda pierdolnąć. Pana po prostu pomyślnych życzeniach, takie coś. Okej, okay, dobrze. Loda, to pan sobie może zamówić u dziś, proszę pana. No to chyba dzwonię. Nie życzę sobie takich telefonów więcej. Takie żarty, gówniarzu, to możesz sobie, gówniarzu, nie wiem, kurwa. Proszę mi tutaj nie dzwonić, chyba że chcesz mieć twój problemy bełkot, kurwa, twój bełkot jest po prostu kiełkujący, kurwa, twoja inteligencja. Przepraszam bardzo, ja nie jestem panem na ty. Więc sobie nie życzę, żeby... No właśnie, ty jesteś, kurwa, jebanym robolem z pizzerii pierdolonym. I jak będę, kurwa, chciał pizzę, to zadzwonię mi, kurwa, przyniesiesz w zemach pizzę, kurwa, jego mać, jeszcze mi powiesz smacznego, a jak ja, kurwa, zobaczę, że tam jest wkrojony kot i klapki Kubota i moi sandały Mojżesza, to ci tą, kurwa, pizzę na ryju rozpierdolę, rozumiesz mnie? Proszę pana, ta rozmowa jest nagrywana, wiem, myślę, że zdaje sobie pan z tego sprawę. Tak, zdaję sobie z tego sprawę i ja też nagrywałam tą rozmowę, więc pani ma to jak w banku, jeszcze się spotkamy. Dobrze, do zobaczenia w takim będzie razie. Do zobaczenia, kurwa, twoja mat. GGWP. GGWP, kurwa. GGWP.